Wszystko wskazuje na to, że niebawem doczekamy się nowej usługi streamingowej, ale nie takiej od seriali, filmów czy muzyki, tylko takiej od gier. Właśnie taką usługę za jakiś czas chce odpalić Apple, co dodatkowo sugeruje nam, że niedługo iPad i iPhone mogą stać się konsolami do gier. Oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, bo Apple nie pochwalił się, że tak, rzucamy rękawice Microsoftowi i Sony i Nintendo. Co to, to nie. Na razie to są nieoficjalne informacje, które jednak potwierdziło aż 5 źródeł, więc nie da się ukryć, że coś jest na rzeczy. No właśnie, mówi się, że Apple chce odpalić taką usługę subskrypcji gier mobilnych, która powinna kosztować $9,99 miesięcznie, czyli jakieś 40-50 zł, zależnie jaki kurs byłby obrany w Polsce po doliczeniu podatków i tak dalej. I właśnie w cenie tej usługi będziemy mieli dostęp do gier. Tylko podejrzewam, że to nie będą takie jakieś gry typu Fortnite, Candy Crush albo Clash of Clans, gdzie mamy do czynienia z modelem freemium, czyli gry dostajemy za darmo, ale żeby coś osiągnąć więcej, to musimy naprawdę wykonać wiele mikrotransakcji, regularnie wydawać tam pieniądze. W tej usłudze powinniśmy zobaczyć gry jakościowe, bardzo dobre, takie tytuły mobilne typu AAA, czyli najlepsze z najlepszych, które nie ograniczają się tylko do głupiego pukania palcem po ekranie. I tak naprawdę tutaj moglibyśmy zakończyć cały temat, gdybyśmy chcieli ograniczyć się tylko do takiego newsa, jednak moim zdaniem najciekawsze tutaj są domysły, bo po co Apple potrzebuje w ogóle takiej usługi? Przecież no tablety, komórki nie są do grania w inne gry niż właśnie takie jakieś Candy Crush'e i tak dalej. Jest bardzo mało dobrych gier i z tego powodu większość użytkowników mimo wszystko kupuje Xboxa, PlayStation oraz Nintendo Switch. Moim zdaniem popularność zwłaszcza tej ostatniej konsoli sprawiła, że Apple zaczął bardzo mocno przyglądać się rynkowi gamingowemu, no bo okazuje się, że nie trzeba jakichś kozackich podzespołów, żeby konsola sprzedawała się wyśmienicie. Wystarczy robić bardzo dobre gry, a użytkownicy będą chcieli za nie płacić. I to jest o tyle ciekawe, że iPhone, iPad, inne sprzęty Apple'a mają bardzo mocne podzespoły jak na urządzenia mobilne i pozwoliłyby generować całkiem ładną grafikę na poziomie tej ze Switcha albo jeszcze ładniejszą. A więc skoro mamy dobrą platformę, skoro mamy firmę, która ma pełną kontrolę nad swoim ekosystemem, to tak naprawdę brakuje nam tylko gier i ewentualnie dodatkowego kontrolera do iPhone'a lub iPada. No dobra, ale jak Apple to zrobi? No, skoro mają taki dział R&D, który zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań, to akurat stworzenie kontrolera, który zamieni na przykład iPhone'a w konsolę mobilną, albo iPada w konsolę i mobilną, i stacjonarną, taką jak Nintendo Switch, to raczej nie będzie problem. Problemem mogą okazać się gry, ale Apple jest tak bogatą firmą, że mogliby kupić mnie, ciebie, całe nasze rodziny, a na koniec jeździć na naszych garbach, więc zdecydowanie kupno kilku studiów deweloperskich i stworzenie swoich gier nie powinno być dla nich problemem. Więc kto wie, to nie są oczywiście potwierdzone informacje, ale ja bym się spodziewał, że za jakiś czas, może za kilka miesięcy, może za rok, może jeszcze za więcej czasu Apple ogłosi, że ich sprzęty staną się konsolami do gier. Tak naprawdę nie wiemy, jak to ma wyglądać, ale być może taka usługa kosztująca zaledwie $10 miesięcznie i dająca dostęp do naprawdę wielu gier wysokiej jakości sprawi, że wiele osób będzie chciało wręcz przerzucić się na ekosystem Apple'a i kupić sobie iPhone'a, iPada, a nawet Apple TV, który dzięki temu stanie się całkiem niezłą konsolą do gier. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy, ale ja chętnie zobaczyłbym, jak Apple rzuca rękawice Microsoftowi, Sony oraz Nintendo. I to by było na tyle, co mamy do powiedzenia. Teraz czas na Was. Wy napiszcie w komentarzach, czy w ogóle byście kupili iPada, gdyby był dobrą konsolą do gier, no taką jak Nintendo Switch na przykład. Czy byście przerzucili się na ekosystem Apple, żeby grać w wiele gier i czy opłacalibyście abonament kosztujący te 40-50 zł miesięcznie po to, żeby grać w mobilne gry? Zachęcam do dyskusji, a poza tym zachęcam do oceny tego filmu, oglądania kolejnych materiałów na Spiders Web TV oraz polajkowania mojego fanpage'a Kosiński testuje. Cześć!